Witam wszystkich, z tej strony Adverso. Poradnik jest specjalnie dla forum toit.pl. Jest to forum o grach RPG i tak dalej. Więc tak, przechodzimy do rzeczy. W tym poradniku wam pokażę, jak rozpakować pliki ROT Packer i do tworzenia server info. Wszystko dam w opisie filmiku. Więc tak, na początek może stworzymy server info plik. Link do tego server info tworzenia też wam dam w opisie filmiku, to jest od kamer moda. Otwieramy, tutaj sobie spolszczamy flagą polską, wpisujemy nazwę serwera. Ja wpiszę na przykład Optimum S1, IP nie znam, więc zostawię to co jest. Tutaj zmieniacie na swoje IP z normalną końcówką. Dodaj serwer, dodaj kanał znaczy. Więc tak, IP normalne takie, tam pisaliście w charport. W charport macie tutaj na H1 jest 13001, znaczy 0, a na H2 jest 13001. Na H3 jest 13002, na H4 jest 13003. Taka jest w tym różnica. I reszta IP normalną końcówką. Dodajemy i dyskietką zapisujemy. Już teraz otwieramy server info, stated none, bierzemy na norm, zmieniamy te kropki, a w 0 te zmieniamy na norm. To będzie działać tak, że nie będzie wam nic pokazywać, ile jest osób na serwerze, tylko na norm. Jeżeli się zwiększy ilość tam osób, to dopiero będziecie mieli bus i tak dalej. Więc tak, teraz przechodzimy do packera. Packer rozpakowujemy w dyskce, document and setting. Nazwa użytkownikom jest Velso1 i teraz macie tak, tutaj nic nie będziecie mieli. Przepraszam. Jak rozpakowujecie to, będziecie mieli plik packer. Otwieramy go. Będziecie mieli w nim VM2, rozpakowywanie i pakowanie. Nas obchodzi rozpakowywanie. Otwieramy. Tutaj w jedynce, po cudzysłowiu, wklejamy ścieżkę do naszego klienta Metin2. Gdy wkleimy, teraz przechodzimy tutaj. Tutaj, gdzie się znowu zaczyna cudzysłów, w Archer Patch, przepraszam. Tutaj wklejamy link do naszego klienta, ale na końcu bierzemy myśl ukośnik pack ukośnik rot. I tu jest tylko ta różnica. Zapisujemy, przeciągamy rozpakowanie na M2. Gdy już przeciągniemy, wstecz rozpakuje nam się source. Plik server info wklejamy, zamieniamy i ten tutaj nam się stworzy też plik rot pack gen. Wklejamy go do packera i przenosimy. Gdy przeniesiemy, tworzą nam się pliki rot. Wklejamy je do naszego klienta, do naszym launcherem, co w ostatnim filmiku wam pokazałem. Gdy już zrobimy, otwieramy klienta. Ja wezmę z Optimum S1. Otwieramy i mamy zmienione. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Filmik jest specjalnie dla tuit.pl. Mam nadzieję, że się przyda. Na razie, cześć.